którego Micha, o którego Micha chodzi, nie? Pytanie trochę później. Aha, okay. Tak więc teraz trochę wytłumaczę bardziej w szczegółach, jak ten proces uzdrawiania ma być, jak to poprowadzić. Więc jeśli kobieta jest w procesie, co jest widoczne poprzez jej wyraz twarzy, poprzez jej emocje, to nie jest ekstaza, jakiś tam czy łechtaczkowy orgazm, jak podnosi rękę ze względu na proces, na emocje, to jest dużo różnicą niż ze względu na ekstazę, to jeśli podnosi tak, to znaczy, że zwolni, idzie trochę za daleko. Czyli jak masujemy ten punkt G z taką intensywnością normalną, dwa głaski na sekundę i taki raczej mocny dotyk, to jeśli po raz pierwszy nam pokazuje zwolni, idzie trochę za daleko, to zwalniamy i też zmiękczamy ten dotyk. Jeśli jest już zwolniony, to kobieta stara się jakby oddychać w to i jeśli jest tam jakaś ekstaza, oczywiście cały czas masujemy, szczególnie w tych momentach, masujemy łechtaczkę i jeśli jest ekstaza też w tym punkcie G albo innym punkcie, który zdecydujemy się uzdrawiać, to skupiamy się na tej ekstazie. Staramy się cieszyć tym. Po zwolnieniu, być może po tym takim oddychaniu w to, może po pewnym czasie być ok. Ten proces jakby się oswoił, czujesz się znowu przyjemnie. Jeśli czujesz się znowu przyjemnie, to pokazujesz, ok, idź dalej. Czyli mężczyzna znowu może masować z tą samą intensywnością. Kobieta jest w całej kontroli nad tym, co się wydarzy, czyli to od was zależy, nawet jak przechodzicie w jakiś proces, to od was zależy, kiedy wystarczy. Jeśli zdecydujecie się wchodzić w głębie, że okej, okay, to jest wciąż jeszcze takie do zniesienia, te emocje się jakoś uwalniają, może zaczynasz płakać, może zaczynasz krzyczeć, cokolwiek robić. Mężczyzno, jesteś tam, żeby trzymać jej miejsce. To od niej zależy decyzja, czy ona chce być trygerowana i uwalniać w sobie to jeszcze bardziej, i żeby jej tam nie zagłaskiwać. Jeśli nie podnosi ręki, to robisz cały czas tą samą intensywnością. Nie bój się tego. Wejdź to razem z nią. Ona przechodzi więcej niż ty musisz przejść. Trzymaj jej miejsce, to ty jesteś siwą, żeby jej ją wspierać w tym. Jeśli kobieta znowu podniesie rękę, to zatrzymujemy palce, ale wciąż dotykamy takim miękkim dotykiem. I kobieta znowu wdycha w to, oddycha w to. Starajmy się skupić na tej ekstazie, na tym podnieceniu i to może nam pomóc, ok. W pewnym momencie kobieta może pokazać albo tak, czyli powoli, zaczynamy znowu powoli. Bez takiego mocnego dotyku i zaczynamy powoli. I w pewnym momencie znowu nam pokaże tak, czyli wracamy do normalnego
stymulowany. Czasami od razu nam może pokazać, ok, tak, czyli wracamy dwa kroki do przodu, tak? I tak samo jest, jeśli wchodzi w proces, jeśli pokaże tak, to znaczy, że dwa kroki do tyłu. Czyli od razu kładziemy palce z miękkim dotykiem. Czasami jeśli ten miękki dotyk też jest dla nas zbyt bolesny, zbyt emocjonalny i tak dalej, to kobieta może też podnieść znowu, czy znowu tak, i to znaczy, że ok, nie dotykamy tego miejsca. Może idziemy w jakiś punkt, który na mapowaniu jogi znaleźliśmy i który był bardzo ekscytujący. Może tylko masujemy łechtaczkę, żeby dać jej tą przyjemność i taką afterplay, aftercare, troskę po tym procesie, co się w niej odbywa. I w pewnym momencie z tą przyjemnością, z tą jakby troską, to znowu może poczuć się ok, to idziemy dalej w ten proces. I tak jakby w ten sposób, szanując, jakby pamiętając, że ten, to nie jest tylko odbudowywanie zaufania do mężczyzny, ale to jest także odbudowywanie zaufania ciała, joni, do umysłu, i jakby nie tylko mężczyzna trzyma ten proces i trzyma to miejsce, ale także umysł trzyma to miejsce dla uzdrawiania się joni, i w całej tej trosce jakby tym razem robi wspaniałe decyzje, żeby ta joni sobie przeszła przez ten proces jak najgłębiej, jak tylko może, ale nie głębiej, żeby ją to stramatyzowało. Tu nie ma żadnego celu, że ta joni ma się uzdrowić na tej sesji. Lepiej dać parę więcej sesji, niż stramatyzować się jeszcze raz. Czyli jakby pełna kontrola, ale pełna też troska o joni, o zdrowe decyzje, o odbudowywanie zaufania. Okej. Dam wam parę jeszcze niuansów. Jeden taki niuans jest taki, że idziemy po taki ból uwalniający, który powinien się ogólnie zmniejszać, nie zwiększać. To jest jakby, rozróżniamy dwa bóle. Jeden jest traumatyzujący. Jakby ktoś mnie uderzył bez mojej woli, wbrew mojej woli, to może to być traumatyzujący ból dla mnie. Jeśli i dlatego na przykład miejmy na uwadze, podniecenie może zgasnąć w przeciągu ułamka sekundy poprzez to, że na przykład może wam się zdarzyło, kochacie się, jest pięknie, a tu telefon dzwoni, a tu ktoś puka do drzwi i nagle cały urok prysł. I no, jesteśmy w grupie ludzi, coś może się wydarzyć, że nagle to podniecenie, ta cała energia, którą budowaliśmy przez cały ten masaż, nagle pach, nie ma tego podniecenia. No i mężczyzna, który może pierwszy raz daje masaż joni, może nie poczuć, że nagle z tego upadku podniecenia, i jak nie ma już tego podniecenia, to joni zaprzestaje produkcji tych soków joni, które jakby nawilżają joni i dają przyjemne doświadczenie. Jeśli nie ma tych soków, to ten dotyk zaczyna się być szorstki i tak jakbyśmy
masowali tutaj, jak tak pomasuję po pół godziny, mogę sobie zrobić oparzenie nawet. Tak samo, to samo może zacząć się wydarzać w Joni. Jeśli tam nie ma soków, to nagle dotyk staje się szorstki. Myśmy weszli z Joni z pozwoleniem, ona była podniecona, może otworzyliśmy ją i wszystko było pięknie i tak dalej. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nagle czar prysnął i no, masujemy tu ją. Jeśli się tak wydarzy, bogini, miejcie to na względzie, że okej, dajcie po prostu znać mężczyźnie, żeby popracował znowu nad waszą łechtaczką i po prostu znowu wszystko wróciło do piękna i tak dalej. Okej? Tak jak z każdym nie wiem, czasami głupie rzeczy wejdą nam do głowy, nie, i ten. To tak jak jest z głęboką medytacją, tantra to jest głęboka medytacja. Zawsze wróć do tego podniecenia. Jeśli jest tam jakieś podniecenie wciąż, może w łechtaczce, może gdzieś tam w tym innym punkcie, to skup się na tym podnieceniu i jakby stara się odwrócić ten telefon, poczeka w ogóle, no oczywiście telefon zawsze wyłączamy. Dobre lekcje, że nawet jak idziesz się kochać, wyłącz. Okej. To tak, jeśli chodzi o niuanse, co nie? Tak jak powiedziałem, zawsze zadbaj o swoją własną pozycję jako kobieta. Mężczyzna też, nie chcemy dawać jakiegokolwiek napięcia, bólu poprzez niewygodną pozycję. Też jeśli chodzi o siku, co nie? To no, jakby ten, lepiej przed parę razy niż w trakcie, a w trakcie zrób te siku, nie czekaj aż masaż skończy, bo tu nie jest te średnie 7 minut penetracji, tylko to jest może być 30 minut, a wtedy no, spłycasz doświadczenie, jeśli myślisz o swoim pęcherzu, a nie o tym, co się wydarza. I jeszcze, co to bardzo ważne, co nie? Nie powiedziałem wam jeszcze o tych wytryskach kobiecych. Większość kobiet bardzo często doznaje tej szansy na wytrysk kobiecy, ale zatrzymują ją, tłumią to z, ja bym powiedział, trochę nieświadomego, niemądrej przyczyny. One boją się, że obsikają materac, zmoczą prześcieradło, wstyd przed partnerem często. Chcę wam wytłumaczyć, jeśli nagle, w momencie mocnego podniecenia, nagle zacznie ci się chcieć siku, to znaczy, że to nie jest siku, to jest kobieca ejakulacja i naprawdę, jeśli zmoczysz ten materac, prześcieradło, to naprawdę, jeśli sobie pozwolisz, to nie będziesz tego żałowała, będziesz w niebo wzięta, że sobie pozwoliłaś na to i tak dalej. Czyli zawsze pamiętaj, jeśli fizycznie ogólnie nie jest możliwe, że nagle ci się chce siku, jeśli jesteś bardzo podniecony. To jest jakby symptom, to jest efekt, że ten kobiecy wytrysk chce się wydostać i najlepiej wtedy, tak jak robimy siku, wypchnąć to, po prostu dać temu płynąć. Nawet dam wam taki tip, taki sposób specjalny, żeby to uskutecznić. Tak na wdechu
zaciskamy mięsień kegla, ale w ten sposób, że wypychamy nasz punkt G. Możecie sobie to teraz jakby przetłumaczyć na język ciała. W momencie na wdechu mięśniami kegla staramy się wypchnąć punkt G. I robimy to kilka razy i wtedy możemy jakby to, ten wytrysk nawet obudzić, uskutecznić. Jak jesteśmy na takim głębokim podnieceniu, szczególnie podnieceniu punktu G. Ta żeńska ejakulacja może być od kilku kropelek do dwóch szklanek. Może się różnić, tak jak orgazm punktu G, to jest, może być kilka, jedna po drugiej w odstępach czasu. Na przykład doświadczyłem 6 wytrysków w trakcie jednej sesji. Czasami jest to tylko tych parę, kilka kropelek, że bardziej po reakcji kobiety możemy poczuć, no, mamy tam dużo tych soków joni i te parę, kilka kropelek czasami no, ginie w tym i no, wręcz prawie się nie odczuwa, albo się odczuwa tylko troszeczkę. Nie ma to większego znaczenia, ilość. Ta ilość może być na początku większa, potem mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Często to się wiąże, jeśli chodzi o uzdrawianie, to ten wytrysk jest wypuszczeniem też emocji, czyli jakby emocjonalny proces, nie tylko płynie idą tam, ale płynie idą tu. I to jest piękne, co nie? Ogólnie proces uzdrawiania i oczywiście, jeśli płaczemy przez pół godziny, wypłakujemy się, jeśli nagle staniemy twarzą w twarz i przeżyjemy emocje, które nasz umysł blokował, bo były zbyt traumatyzujące i nagle musimy przez to przejść, przeżyć to znowu i je wyrzucić, to ten cały proces, no, ogólnie możemy być chcieć odpocząć po tym wszystkim. To kosztuje nas energię, przejście przez to wszystko i tak dalej. Ale ogólnie, jak już te punkty są uzdrowione, to te orgazmy nam tylko dają energię i one, no, nie tracimy przez nie energii. Możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, wykorzystać jakiś punkt ekstatyczny, który już jest uzdrowiony, żeby nie na przykład stymulować cały czas łechtaczki. I wtedy możemy mieć na przykład z czasem dwa orgazmy, punkt A i G, i sobie na nich wzrastać i wzrastać i wzrastać i wzrastać i sobie stymulować. Ten punkt, to podniecenie na przykład uzdrowionego punktu G może nam pomóc, ta ekstaza, to podniecenie w przejściu przez bóle jakiegoś innego punktu, który uzdrawiamy, co nie? I tak dalej, i tak dalej. Może znajdziecie w trakcie mapowania ten ekstatyczny punkt, który może was wspomóc. On jest minus, że no jednak łechtaczka to jest jakby najbardziej skuteczne wytworzenie energii seksualnej. No ale minus łechtaczki jest taki, że jest ryzyko zawsze game over. Czasami dopuszczam, jeśli kobieta uważa, że będzie się czuła dużo lepiej, jak sobie będzie stymulować tą łechtaczkę sama, to jest to dopuszczalne. Jest to minus taki, że no, nie może totalnie się zrelaksować, że jakby musi się kontrolować, żeby nie stracić tej energii.
co jest czasami, jeśli wiąże się z innymi ekstazami, czasami zbyt pociągające, żeby nie stracić tej energii, szczególnie jeśli jeszcze jest jakby uzależniona w tego łechtaczkowego orgazmu. Ale czasami jest to dla niej łatwiej, bo ona wie, jak dokładnie się dotykać. Czasami jest dobrze, żeby nawet pokazać, co nie, jak dotykać dokładnie, szczególnie o łechtaczkę, jeśli chodzi. Dobrze jest to dotykać po mistrzowsku tak, jak ona chce dokładnie, bo nawet małe różnice mają ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że tam jest duża ilość nerwów i no, to jest jakby taki ten generator seksualnej energii. Chcemy, no, naprawdę kobietom zależy, żeby to robić dokładnie tak, jak one to lubią. Kobiety, jeśli uczycie mężczyzn o swoim własnym ciele, to pamiętajcie, że oni naprawdę chcą się nauczyć to robić w najlepszy sposób i są tutaj i będą spędzać te 2-3 godziny masując was z tym całym oddaniem i uwielbianiem was. Docencie to i jakby starajcie się dać mu zawsze bardziej taki konstruktywny krytycyzm, który ich podbuduje raczej niż tam hej, wielkie historie, że przecież tyle razy ci prosiłam, nauczyciel ci mówił tyle razy, a ty wciąż robisz to źle i tak dalej, i tak dalej. Czasami możesz pokazać mężczyźnie, jak możesz nawet jego palcami pokazać, nawet przed rozmową o limitach, o preferencjach możesz już wytłumaczyć, ok, lubię bardziej mocny dotyk, ale najpierw zacznę powoli i delikatnie. I wytłumaczyć, jakie są twoje preferencje, co do, szczególnie no, dotyku łechtaczki. Ok. To może pytanie. Ja mam pytanie jeszcze trochę chyba z poprzedniej części, bo nadal nie zrozumiałem tego. Jeżeli jest problem z tym, że Joni nie jest jeszcze otwarta i gotowa na przyjęcie palców, to jakby no, powtarzamy ten okrąg tam pomiędzy ze stymulacją wewnętrznych warg jakby, pomiędzy tymi godzinami, ale właśnie na zmianę ze stymulacją łechtaczki tak jakby, czy no bo właśnie nie, przejście i łechtaczka przez jakiś czas i potem znowu okrąg, czy tak, wtedy jeśli zauważymy, że jest blokada, Yomi nie jest otwarta jeszcze na penetrację, to wtedy zaczynamy stymulować łechtaczkę, żeby wyprodukować podniecenie wystarczająco, żeby ta jamy się otworzyła. Okay? I cały czas stymulujemy. Oczywiście, jeśli kobieta już dochodzi do punktu bez powrotu, to też dla niej odpowiedzialność jest, żeby uniknąć game over. Ja? Ale wtedy to też jest wiadome, co nie, że okej, okay, Yomi już jest otwarta, czyli możesz dokończyć ten krąg, możesz nawet powoli już wejść w nią delikatnie, no jeśli ona wskazuje tak, bo ze względu na ekstazę głównie zwykle Yomi już powinna być otwarta, co nie? Czyli to przejście po kręgu jest po to, żeby zweryfikować, czy ta stymulacja łechtaczki doprowadziła faktycznie już do otwarcia, po prostu, czy już jest jakby... Tak, tak, co nie? Tak. To jest... Tak, to jest... Po to stymulujemy łechtaczkę, żeby otworzyć, a jak już jest otwarta, to na następnym kręgu już czujesz, że okej, okay, jest otwarta, jest gotowa, ten palec wchodzi,
mięciutko, bez żadnych takich oporów. Dzięki. Zwykle w dużej części, to, po tym całym masażu ciała, wszystkiego, co nie, to większość kobiet już pootwierane ma te jomi. Czasami nie, to wtedy pracujemy z łechtaczką i tak dalej. Ale tak jak mówiłem, może się zdarzyć, że cały masaż jest na zewnątrz i wtedy będzie uszanowanie jomi dużo lepszym uzdrowieniem niż ten palec wełkany. Nigdy nie wpychamy palca do środka, jeśli ona nie jest gotowa. A jak stymulujemy punkt G i równocześnie stymulujemy wełkaczkę, tak? Teraz dziewczyna podnosi zwolni. Mówi, że zwalniamy punkt G, a wełkaczka? Jeśli ona jest podniecona ogólnie, to i pokazuje, że zwolni, ok? To zdecydowanie nie stymulujemy łechtaczki całkowicie. Z punktem G to musicie sobie rozpoznać trochę, jak to u niej jest. Jeśli tak pokazuje, to może jest jeszcze dopuszczalne stymulowanie punktu G. Ogólnie energia działa w ten sposób, że jak na przykład, że powiedzmy tu są genitalia, czy to łechtaszka, czy to lingam, masujemy, stymulujemy te genitalia, no, zbliżamy się do punktu bez powrotu. Jeśli masujemy jakikolwiek inny punkt, to jakby przenosimy tą energię od tego łechtaczkowego i tego wytryskowego orgazmu do tych innych orgazmów, do tych innych punktów. To jest ogólnie. Ale tak na przykład, jak tak samo robimy z tym, co nie, możemy to robić, jeśli czujemy, że nasza kobieta albo mężczyzna nagle wyraża, że są bardzo podnieceni i zbliżają się do tego punktu, to możemy dotykiem jakby przenieść, zacząć masować inne części ciała i w ten sposób przenosimy całą tą ekstazę do tych innych części ciała. Od akumulowania się tutaj i jakby jak się zaakumuluje za dużo, to wybuchnie i stracimy to, przenosimy ten nadmiar energii dotykiem. Ale jeśli osoba podnosi rękę i już jest na krawędzi, to wtedy, mimo tego, że podnosimy to w kierunku serca na przykład, sam dotyk może być tak podniecający, że zetnie tą osobę z krawędzi i game over. Czyli jeśli osoba pokazuje tak, to tylko energetycznie. Tak samo jest z punktem G albo innymi punktami. W momencie, kiedy pokazuje osoba tak, to znaczy, że może nawet przestać masaż punkt G, bo szczególnie punkt G jest blisko koło łechtaczki i wibracyjnie wciąż możemy oddziaływać na łechtaczkę, czyli zaprzestajemy stymulacji punktu G też. Dotąd, aż kobieta możemy poprowadzić ją przez use it, don't lose it metodę, że oddychaj ze mną, zaciśnij mięsień kegla na wdechu, na wydechu, rozluźnij, na wydechu i możesz poprowadzić. Nawet jeśli osoba za bardzo nie zna tantry, jeśli uświadomi się, że mięsień kegla to jest to i to, i przed masażem
idzie do toalety, żeby się opróżnić, żeby nie myśleć o siku zbyt często. Powie się, zrób tą pracę domową, rozpoznaj, które mięśnie użyjesz i wtedy ta osoba w 5 minut można ją nauczyć praktycznie, jak pracować z energią podczas masażu, nie? I w trakcie masażu, jeśli widzisz, że osoba już zbliża się albo podnosi rękę, to wtedy oddychaj ze mną. I na wdechu zaciśnij mięsień kegla. Rozluźnij. Zaciśnij. Rozluźnij. I wtedy po kilku tych kręgach możemy poczuć, że już jest mniej podniecona, albo ona da nam znak, ok? I wtedy dalej stymulujemy łechtarzem. Ogólnie, jeśli czujesz, że to jest orgazm tego punktu G, no to tego punktu G to nie zatrzymujemy. I też może być tak, zdarzyć się, czy to w przypadku mężczyzny albo kobiety, że ona jakby wyraża głębokie podniecenie i tu już myślisz, że niedługo dojdzie, a tak naprawdę od skali od 0 do 10, gdzie 10 to już jest po ptakach, orgazm już się wydarzył, 9 to jest punkt bez powrotu, a 8 to już jest no, prawie przed, co nie? Krawędź. I ty myślisz, że ona jest już 7-8, czyli tak, no, że trzeba zwolnić, a tak naprawdę może to jest doświadczona tantryczka czy tantryk i jest w takim podnieceniu, ale to jest może ten inny orgazm, inny energia i wciąż jest w tej skali na piątce na przykład. To wtedy możecie powiedzieć, jestem na piątce, nie bój się. Jak już wiecie tą skalę, to wiadomo, o co chodzi. Ale raczej się staramy komunikować chyba bez słów, nie? Tak, staramy się bez słów, dlatego też skala też jest, bo to jest takie konkretne. Powiesz, jestem na piątce, to wiadomo, że okej, to jeszcze daleko, co nie wiesz. No, też staraj się cię wszystko obgadać, niuanse, znacie się, ale też warto powiedzieć, co nie, pomiędzy sobą, ok, jakie jest wasze ciało, jak reagujecie, czy jesteście jakby długodystansowcami, czy jest to, może się wydarzyć bardzo szybko, czy jakieś, no cokolwiek, co nie? To są te rozmowy o limitach i preferencjach. Bardzo ważne. Pytania dalej. Jeszcze, jak może nie na tutaj, ale do domu, co byś skomentował, powiedział, poradził do użycia jeszcze nie tylko palców, tylko na przykład ust języka. Lingama? Nie, przy na przykład, nie wiem, łajtaczkę na spokojnie językiem. A, oczywiście, co nie? Jak najbardziej. Nie? Na przykład jak ja nie jestem na warsztatach, to ja nigdy nie używam palców do masowania łechtaczki. Robię to ustami, bo tak lubimy i no, jest to bardziej delikatne, przyjemne, podniecające. Tak, oczywiście, co nie? Ten, bardzo fajne pytanie. Czy można ustawić, czy można? Na warsztatach na tym poziomie nie, ale planujemy wejść na wyższe poziomy. Już wchodzimy na wyższe poziomy. I tak, i planujemy specjalnie dla par, dla doświadczonych par.
że wiemy, że to, ja to nazywam takie święte pary, że wiadomo, no, u was czuję, że wszyscy, tak jak was obserwuję, to jesteście tymi świętymi parami, bo naprawdę jest ta święta seksualność, naprawdę duży szacunek. Każdy mężczyzna jest skupiony i zadedykowany swojej bogini. Nawet jeśli się widzicie od paru dni, co nie, to czuję, że jest ten szacunek i nie ma, że ktoś tam patrzy i przyszedł tutaj na jakby są kinki, podniecenie, nic nie mam przeciwko kink, ale no, są miejsca i miejsca na różne rzeczy i ta święta seksualność jest piękna tutaj, co nie? Tak więc ja na wyższych poziomach te takie, ja to nazywam te święte pary, co nie? W Rumunii to się uczymy praktycznie kochać w trakcie warsztatów, co nie? I no, takie rzeczy jak całowanie się, nawet penetracja, co nie? To są częścią edukacji, co nie? Ale to są te już święte pary, które ja wiem, że no, pracują nad sobą, że wytrysk to jakby nie jest wybór, ale no, czasami się zdarza oczywiście, nowe terytoria odkrywamy, nie ma w tym winy, ale jakby to nie jest celem w tych świętych parach. Już jest taka święta świadomość, że okej, nie idziemy tutaj, żeby mieć ten sneezing orgasm. Jeszcze chciałam zapytać, do jakiego stopnia najlepiej, żeby spadła ta energia, kiedy bym tą przerwę rozprowadzała? A to jest bardzo fajne pytanie, szczególnie jeśli chodzi o mężczyznę, bo mężczyźni są tak bardziej przewrażliwieni na tych punktach, co nie? To jest też jakby pole do wyzwalania się z tych przewrażliwień. A chodzi o to, co nie, żeby ta energia seksualna była wciąż tak aktywna, bo jak ją całkowicie stłumimy, to no, szczególnie dla mężczyzny to jest erekcja spada, co czasami się wiąże z jakimiś schematami w głowach, co nie, które nie pomagają jakby dalej mieć dobre doświadczenie. Tak więc do tego zawsze mówię, robimy może 4, może 5, może 6, może 7, może 8 tych okrążeń. Co nie? Czasami wystarczy jedno i już czujemy się bezpiecznie. Co nie? W momencie, kiedy czujemy się bezpiecznie, możemy pokazać, ok, jedziemy dalej. Okay. Jeszcze co do tych punktów, które mogą być na przykład bolesne. Ja na przykład, ja mi się wydaje, że ja mam A gdzieś dalej i jednakrotnie mówię, że wszystko jest ok i to nie wiem, czy to są napięcia, nie wiem, czy to są emocjonalne, mogą być takie rzeczy, czy to właśnie podczas, znaczy podczas tego masażu raczej się nie wydarzy, bo on jest właśnie daleko, ale co byś polecił na przykład podczas właśnie seksu, nie, penetracji, czy po troszku tak jakby dotykać jego, aż by było to jakąś reakcję, bo mnie taką emocjonalną bardziej? Bo to się jest tak, że jest mnóstwo. Aha. Tak, bo ja jestem dość mocno. Okej. Więc tak, możesz go leczyć w ten sam sposób, jak uczymy tutaj, co nie? Że po prostu stymulujesz ten, podniecasz się i pomagasz sobie łechtaczką. No i przechodzisz przez ten cały ból na sesji takiej wybuchającej. Ale też fajnie przypomniało mi się, że te joni mapowanie to jest bardzo fajne narzędzie dla długoterminowych par, które są ze sobą często i razem. Możecie sobie to poprzez te joni mapowanie w taki bardziej delikatny, mniej skondensowany na punkcie jakimś konkretnym sposób powoli odbudowywać zaufanie w całej joni
I no, jeśli robicie to regularnie, to wtedy w całej Jonii się powoli odbudowuje to zaufanie i ten punkt się leczy, ale nie w takiej, nie na jednej sesji, tylko po prostu w ciągu może miesiąca, dwóch, w zależności od tego, jak często to robicie. Więc sobie tak ten, może ta emocja wypłynąć, ale w mniej intensywny sposób, może na parę razy, co nie? To jest to jakby też jakby taki bardziej bezpieczny, długoterminowy, bardziej miękki sposób, co nie? Jest w ogóle dużo, co nie? To co ja uczę, co nie? To jest taki jakby najbardziej popularny sposób, najbardziej efektywny sposób leczenia, uzdrawiania jomu. Ale jest tych różnych sposobów, różnych podejść, tak jak wszędzie, jest różne wariacje są i no, to nie jest tylko jedyny sposób. Czasami dla niektórych może być inny sposób, bardziej odpowiedni, bardziej wspomagający i nawet bardziej skuteczny czasami. Nie? To jest taki najbardziej ogólny, który pasuje do większości ludzi najbardziej skutecznie, ale może nie zawsze dla wszystkich. Ja chciałbym sprecyzować. Czyli mówisz, że niekoniecznie trzeba dotykać tego punktu A, tylko po prostu robi sobie uzdrawianie ogólnie, tak? Mhm. Ten kontakt chciałbym mieć z tymi różnymi punktami i że on sam może czasem puścić, tak? Przez ten dotyk. Tak. To znaczy, no, poprzez Yoni Mapping to nie skupiamy się na tym punkcie, po prostu sobie go przez niego przelatujemy. I te trochę emocji, te trochę bólu, co nie, jest dla nas ok. Wystarczająco, żeby ok. Troszeczkę odbudować zaufanie tym razem i następnym troszeczkę, co nie, to tak jakby działa w ten sposób, co nie. Aha. Taka kwestia teraz, że jeśli ja nie jest zamknięta, to sposobem na to, żeby ją otworzyć, jest łechtaczka. A jeśli łechtaczka jest tak nadwrażliwa, że nie można jej stymulować, to co wtedy? Znaleźć inne punkty w ciele, na przykład słupki, cokolwiek, co podnieca kobietę, może nawet sytuacja jakaś podnieca kobietę, cokolwiek, co ją podnieca, stara się to po prostu wykonywać, nie? Może znajdziesz jakieś głaski w trakcie, które... I to też jest jakby, no, w tym momencie komunikacja jest bardzo potrzebna, okej, ja lubię to, tak więc możesz w ten sposób... To, że na przykład łechtaczka jest jakby straumatyzowana i zablokowana, że jest bolesna, co nie? To tak samo ją leczymy jak inne punkty, tylko że wtedy czasami odnajdziemy sobie przez Yoni mapowanie na przykład inny punkt, który jest ekstatyczny i wtedy, kiedy jest kobieta na tej ekstazie, w ten sam sposób, tylko trochę odwrotnie, leczymy tą łechtaczkę. Kobieta wskazuje nam ok, leciutko, powoli, a teraz już za mocno, co nie? I wskazuje, co nie? Tak samo, tylko odwrotnie. Mogę jeszcze apokołać teczki? Tak, tak. Są takie delikatniejsze ruchy, jak ta teczka z kapturką. I można też tak po prostu wciskać ten kapturek, albo masować tutaj wokół i też ten taki deszczyk, nie? Kupujesz wokół. To też są takie... O, one tam bardzo subtelne, no, ale nie dotykają sobie. Spróbować ustami, co nie? A wibracje w ogóle z dźwięku, o! Ale jak gardłowy. Tak, tak. Gardłowy. Dziękuję, Bożena. Dzięki. Jeszcze mam takie pytanie, jak na przykład... Powiedzmy, że skupiamy się na tym punkcie G, on daje wrażenie ekstatyczne, jest super, jesteśmy już na którymś tam fali. Czy jest na to, jakby, czy myślisz, że
na takiej sesji jest na to przestrzeń, żeby na przykład przenieść się na punkt A w tej samej sesji, czy po prostu jakby się skupimy na jakimś, to już lepiej się po prostu skupić na jakimś? Ogólnie to te, jeśli na przykład naszym celem jest uzdrawianie, czy to ma być uzdrawianie w postaci wyzwolenia tych emocji, czy to uzdrawianie w postaci wzrastania w ekstazie, czyli dawania kobiecie tych coraz wyższych fal ekstazy, to bym powiedział, że skupić się na jednym punkcie, bo to tak jakby ktoś powiedział, jest ciężko iść pięcioma drogami w innym kierunku, co nie? Jak skupisz się na jednym, to wejdziesz tak wyżej i wyżej i wyżej, i tam, a jak wejdziesz na jednym i później znowu zaczniesz do drugiego, no to tak, to z dwóch wejdziesz na taki poziom, co nie? No i to okej. Ale jak się po prostu bawicie miłością i ekstazą i po prostu sobie pozwalacie tym płynąć, to może to być bardzo przyjemne, co nie? Że sobie przechodzisz z jednego na drugi, na trzeci, co nie? I tak dalej. I ekstaza jest wszędzie i te orgazmy się mieszają, co nie? I to może być nowe doświadczenie, co nie? I tak dalej. Czasami jest, może być w stanie, i ja na przykład lubię bardzo, stymulować dwa punkty w tym samym czasie. Mam dwa palce, albo nawet mogę sobie dwie ręce, co nie? I sobie stymulować dwa przeciwne punkty i w tym samym czasie, i no to dla kobiety jest no jeszcze lepiej, raj na ziemi, co nie? I ty i możesz sobie wzrastać na dwóch punktach, do góry, do góry, do góry, co nie? Czyli no, możliwości jest tysiące, co nie? Z humorem, bo co chłopka kobiety 10 palców. Także... Także coś w tym temacie. Ja mam taki rysunek w mojej książce. Pokażę wam później na laptopie. Który pokazuje strefy refleksologii genitaliów. Najbardziej skuteczne refleksologiczne części ciała to uszy, stopy. Głowa też. Głowa, okej. To powiem wam, co nie, że to są może najbardziej popularne, ale najbardziej skuteczne to Joni i Linga. One nie są najbardziej popularne, bo nie każdy o tym mówi, to są wciąż tematy tabu, ale w ten sam sposób, jak możemy wysyłać wspaniałą energię do innych części ciała poprzez masaż stóp, albo dłoni, albo uszu, refleksologię, tak samo wysyłamy piękną energię do innych części ciała poprzez masowanie różnych części lingama albo joni. I dlatego na przykład w dawnych czasach lekarze Dao w Chinach, oni nie tylko przepisywali akupunkturę, zioła albo akupresurę, czy tam moksa, czy coś takiego. Oni także przypisywali różne pozycje do kochania się na różne choroby, albo żeby stymulować różne inne organy i inne części ciała. I
żeby tak utrzymywać zdrowie w jakby w harmonii całkowitej we wszystkich organach, to jakby zachęcali, żeby stosować różne pozycje do kochania się, które będą stymulować różne części ciała, nie być tylko przywiązanym do jednej misjonarnej pozycji. Także jak stosujemy te różne pozycje, to żeby bawić się głębokością, prędkością, różnymi innymi wariacjami tych samych ruchów też, ok? Tak więc, no, jeśli chodzi o stymulowanie różnych punktów. Renia? Chciałam się spytać o ten orgazm punktu G, ale nie bez połączenia z łychtaczkowym, to kiedy stwierdzam, kiedy wiem, że to jest już to, skoro to nie jest takie wyraźne. Nie mam takiego doświadczenia. No i to jest fajne pytanie, bo to z tymi orgazmami tantrycznymi, to czasami mam taką reakcję, że w ogóle ktoś, kobieta mówi, że wow, nigdy nie była w takiej ekstazie. W ogóle, no i to płynęło, i to coraz wyżej, i w ogóle, no nie wiem, no musiałam już powiedzieć, że nie dam rady, że już wystarczy, że nie mogłam już więcej, bo no taka ekstaza, że w ogóle najlepsze, co mi się w życiu wydarzyło. Wow! Ale wiesz co? Ja nie miałem żadnego orgazmu. I to jest właśnie to, nie? Te tantryczne orgazmy, to nie kończą się tak, co nie? To są właśnie te szczytowe, co nie? Że kończy się energia, jesteśmy jakby uwarunkowani, że orgazm to znaczy się, że okej, okay, idziemy spać. A? Z tymi innymi to idzie sobie, płynie i płynie i płynie. I to jest ekstaza, czasami no, w większości jest dużo bardziej mocna, ale ona się nie kończy. Ona nie traci się energii, to nie ma szczytu. W pewnym momencie to jest praktycznie okej. Okay. Wystarczy. Już no, rano, co nie? Coś takiego. No to jest taki właśnie stan takiego też, że nie, właśnie to co byśmy mieli, takiej dysocjacji praktycznie, że już po prostu już po tym już masz jakby już wystarczy, nie? Nie ma jakby takiego szczytu, no, ale już jest takie natężenie, że wrażenie, że... Ale czy pojawia się takie rozluźnienie, czy to taka satysfakcja jak po takim... Satysfakcja, w sensie, tak. Zwykle ale w ciele to się też, no bo jakby jak ta energia rośnie, to czy jest taki moment, gdzie po prostu jest jakieś rozluźnienie później To znaczy, widzisz, rozluźnienie, co nie, to jest właśnie, bo to co mówiłem, co nie, że często jakby to jest jakby też nas przyciąga do tego orgazmu szczytowego, bo to jest jakby taki cywilizowany sposób na jakby rozluźnienie swoich emocji, jakby danie wypłynięciu im. To jest taki jakby trochę oszukany sposób, bo te emocje są wciąż w nas. My wciąż nienawidzimy tą sąsiadkę, albo sąsiada, albo kogoś tam, kto nam nadepnął na stopy, co nie? Ale w tym, ale jakby poprzez orgazm szczytowy na moment się rozluźniamy z tym, co nie? Jakby to przyklejamy na tą ranę plaster i udajemy, że się nie, taki znieczulacz na chwilę, co nie? No i dlatego regularnie, symultanicznie z tantrą, pracą nad ciałem, musimy też pracować z emocjami, wytrząsać się, nauczyć się, że to jakby jest częścią naszej natury, że jak się zdenerwowaliśmy czymś, jak czujemy smutek, to nie tłumimy. W następnym momencie, kiedy możemy to wyrazić, wracamy do tego i wywalamy. Nie nosimy tego przez lata, co nie? I to jest jakby
I wtedy nie ma potrzeby rozluźniania się po ekstazie. W życiu tantrycznym, czy nie, no czasami musimy sobie znaleźć rytmy czasowe na przykład, że i nauczyć się z tym żyć. Wchodzimy na frekwencje super ludzi, na wyższy poziom świadomości, wyższy poziom życia. Musimy się nauczyć żyć, jak żyć tą energią, że mamy nadmiar energii i no, nie bierzemy tabletek, żeby je stłumić, ale uczymy się, jak zarządzać tą energią. To jest coś nowego znowu, tak jak na przykład Michał powiedziałeś, że robimy to rano zamiast wieczorem na przykład. Ja jak robię to wieczorem, to nie mam problemu, co nie? Wiesz, bo ja lubię pracować wieczorem i zwykle a nawet jak robię warsztaty, to robię o 11 i starto mam tyle energii, że nie potrzebuję aż tyle snu, że tak jak kiedyś 8-9 godzin to było za mało, co nie? Jesteśmy bardziej zdrowi, mniej potrzebujemy, rozwijamy się zdrowotnie. No, za każdym razem karmimy te czakry. Dla mnie nie ma nic bardziej pożywnego dla duszy i dla ciała, niż właśnie dla serca, niż nakarmienie się. Nic mnie tak nie podnosi mojej energii, jak kochanie się. Tak samo jak w związku, nic, żadna praca no, nie jest aż tak bardzo skuteczna, jak właśnie kochanie się, co nie? W tantrycznych związkach, w tych świadomych związkach się wchodzi w procesy, są zgrzyty. To nie jest tak, że no, naciskamy sobie na rany i tak dalej. Dzięki właśnie temu, że jest ta miłość i jest to połączenie i to nam jakby dodaje miłości, a nie frustracji, to jest no, super, co nie? Wiesz, to jest jakby ta rzecz, która pozwala nam przetrwać nawet najgorsze wojny czasami, co nie? I znaleźć tą miłość, to nie? Karmi naszą miłość, że jesteśmy w stanie przejść przez wszystko, co nie? Że warto, że no, pokochamy się i okej, cały czarny obraz widzimy w całkowicie bardziej realnych, bardziej świadomych kolorach, a nie poprzez pryzmat naszej rany tylko. Oddychamy? Tak jak mówię, co nie? Im wolniej, tym bardziej masz kontrolę. To znaczy, nie, naturalnie. Jeśli nie ma tego punktu bez powrotu, to naturalnie. Ale jak robisz ten, to najlepiej przez usta, co nie? I no, jak robisz to use it, don't lose it, to najlepiej przez usta i to robisz kilka razy. Jak już jesteś może bardzo na krawędzi, to wtedy ten emergency breath, oddech bezpieczeństwa. Tak, oba są na wdechu, zaciskasz mięsień kegla, na wydechu rozluźniasz mięsień kegla. Mhm. A czy jeszcze jakbyśmy przypomnieć, czy one się różnią, że tak jak szybko nabierasz powietrze? Mhm. Tak, to jest z szybkością i tak, nie wiem, bardziej skutecznością. Ten pierwszy jest tak bardziej naturalny z naszym własnym rytmem i jakby nie ma różnicy pomiędzy szybkością wdechu i wydechu.
I no, tak, no, nawet jeśli już tak opanujesz dużo to, to nawet możesz, nie musisz nawet przerywać kochania się albo stymulacji, tylko po prostu sobie robisz wdech, także jak otrzymujesz masaż, to możesz po prostu, masz tę skalę od 0% do 100% i 80% to jest krawędź, a 90% to już jest punkt bez powrotu, a 100% to już jest genowe, tak? Czyli starasz się być nie wyżej niż 80%, co nie? I jak czujesz, że jesteś na 65, możesz 70, to wtedy możesz sobie tak powoli już, może wolniej oddech, co nie? Może zacznę powoli sobie ten zmięsień zrobić, use it, don't lose it, nawet bez przerywania, co nie? Ale jak już jesteś 75, to wtedy dajesz znak, co nie, żeby nie spać. Jak mówię, to jest pole do nauki, w własnym ciele. Czasami też, jeśli nie wychodzi z partnerem, z partnerką w takich bardzo podniecających momentach, bo czasami jest tak, że partnerka zrobi jedno ach tu za bardzo, albo nas drapnie i tu nagle tracimy całą energię, to czasami może jest, jeśli nie udaje nam się raz za razem, to czasami radzę ludziom też opanować to po mistrzowsku w trakcie naszych własnych self-love rytuałów, zaspokajania się samego. Nie nazywam to masturbacją, bo masturbacja to wytrata energii, ale jakby samokochanie się. Tak więc, opanować to po mistrzowsku, zobaczyć, jak te energie płyną bez jakby ingerencji bardzo podniecającej naszej ukochanej partnerki. Tak, to jest... Mięśnie kagla zaciskamy na koniec wdechu, czy w trakcie wdechu? Na początku. Okej. Myślałem, że było tak i wtedy tight. Myślałem, że na końcu, a to jednak nie. Nie, to jest tight. Zaciskasz na początku wdechu i trzymasz. Z tym tight to jest tantra kriya yoga. To nie jest use it, don't lose it. Ale zawsze na początku wdechu i na wydechu rozluźniamy. Była ta wizualizacja, że wyobrażam sobie energię, że idzie tyłem kręgosłupa, potem przez serce i to jest use it, don't lose it. Tak, a emergency jest też, można z wyobrażeniem, ale raz i... Emergency, breath, oddech bezpieczeństwa, to jest też use it, don't lose it, ale to jest tak jakby bardziej skuteczna wersja, kiedy już jesteś bardziej na krawędzi, czyli na wdechu wyobrażasz sobie do serca, na wydechu z powrotem do genitaliów. Na wdechu zaciskasz mięsień kegla, wyobrażasz sobie do serca, na wydechu rozluźniasz mięsień kegla i wyobrażasz sobie energię spływającą do genitaliów. A z oddechem bezpieczeństwa tak samo. Inne pytania? To wystarczy, co nie? A co by było, gdybyś jednak ten obraz łechtaczkowy przytrafił? Jak mężczyzna wtedy, co wiesz, co zrobić, żeby... Nie
żeby, czy ponawiamy jakby później, troszeczkę dajemy odpocząć? Tak, ja chciała jej też powiedzieć. Ja a, ale to... Czy lepiej zrobić przerwę wylądową? No właśnie. Dokładnie też. Nie, nie, ale kto przeprasza kogoś? Nie. To jest tak, nie? Jest gejmowe. Jeśli, no nie wiem, co nie? Kobieta ogólnie, tak jak mężczyzna, co nie? Zwykle potrzebuje trochę czasu, żeby móc się dotknąć nawet, co nie? Czasami kobieta często, tak jak mężczyzna, co nie? Ma, okej, wystarczy. Nie dotykaj mnie, nie stymuluj mnie, szczególnie tutaj. I jakby nawet to może się wiążeć z jakimś dodatkowym bólem, co nie? Tak więc, jeśli to się wydarzyło, co nie, to masujemy głowę, masujemy takie mniej erogenne część ciała, jeśli ona na to pozwoli, a jeśli nie, no to okej, okay, no, jesteśmy dla niej. I po pierwsze, nigdy jak jest gejmowe, nie narzucajcie sobie wstydu albo winy, nie obwiniajcie się. Tatra nie jest po to, żeby sobie wrzucić więcej wstydu i winy. To nie jest jakby dogma, nie musimy chodzić do spowiedzi, to nie jest grzech i tak dalej. Po prostu następnym razem uczcie się o własnym ciele i zauważcie, ok, może w tej pozycji, może jak chcemy jakby się uwolnić od tego, mamy te wyzwanie 21 czy 49 dni, to może no, nie ma co wchodzić w tym okresie w jakiś kink albo jakby eksperymenty i tak dalej, tylko bardziej tak na spokojnie, co nie? Także niektóre pozycje w kochaniu się, co nie, to też jedne są bardziej stymulujące, czy wzrokowo dla mężczyzny, czy dotykowo dla kobiety, stymulujące bardziej łechtaczkę, jak zauważyłem z tego, co wiem, pozycja najeźdźca jest bardzo bezpieczna dla mężczyzny, ale bardzo ryzykowna dla kobiety na przykład, nie? I sobie znaleźć, co nie, wiesz, okej, okay, kto... Tak, stymulujesz łechtaczkę często, co nie? To może, wiesz, znaleźć sobie jakieś wariacje, szczególnie jeśli chodzi o, no, kto ma większy z tym wyzwanie, dla kogo jest łatwiej, co nie? I okej, okay, jeśli na przykład kobieta jest bardziej, coraz częściej na krawędzi, to może jest czas zmienić pozycję na bardziej bezpieczną, co nie, niż na jeźdźca na przykład. A jeśli na przykład ma...